Cześć, siema na wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Last Imperial Agent. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się dostać do Omega Security World 23, udało nam się odkryć, jakie tam mamy sekrety. Okazuje się, że jakiś Star Cabal, tak się nazywa organizacja, która tutaj stoi za Hunterem i ogólnie pociąga za sznurki zarówno w Republice, jak i w Imperium, sterując konfliktem dla własnych celów. No i dowiedzieliśmy się, że jakieś informacje na ich temat będzie miała ta cała Skorpio, która nas obserwowała. To się okazało być jakiś super zaawansowany droid z wiecie, jakoś super AI. No i generalnie jest teraz on dostępny jako jeden z naszych towarzyszy, ale oczywiście biegamy z Wektorem. No a jeżeli chodzi jeszcze o tutaj nasze Belsavis, to co robię teraz, to musimy powstrzymać na pewno Eszka na Belsavis. To jest jeszcze zadanie główne związane z samą planetą, bo troszeczkę sobie przeskoczyliśmy od razu do misji głównej związanej z naszą klasą i właśnie swoją obszarówkę wyrzuciłem, cholera. Co jest bardzo rzeczą niedobrą, bo teraz ja nie pamiętam, kuzio, gdzie tu są skille. A nawet jeżeli pamiętam, gdzie są skille, to nie wiem, gdzie dokładnie znajduje się ten atak i dlatego muszę teraz trochę poszukać. Dobra, proszę, tutaj bardzo mamy. Hop. Okej. Okay. Także możemy lecieć dalej i ogólnie jeśli chodzi o nasze zadanie główne związane z naszą, znaczy z samą planetą, mamy tutaj uwolnić jakichś Sithów, którzy są dobrzy w czymś tam i są przytrzymywani przez Republikę, tak więc czuję, że samo rozprawienie się z Eszka nie będzie końcem, nie będzie niestety końcem naszych tutaj działań na Belsavis, tak więc pewnie jeszcze za dwa odcinki tutaj posiedzimy. Moglibyśmy rzeczywiście kontynuować fabułę główną, wrócić na statek i zobaczyć, co nam Skorpio powie, czy też jakie dane uda się nam z niej odzyskać, bo wątpię, że będzie chciała z nami aż tak dobrowolnie współpracować, chociaż no na razie może z nami biegać i z nami walczyć, dlatego, że udało nam się w jakiś sposób ją tam ograniczyć, że nie może nas zaatakować generalnie. A generalnie teraz musimy znaleźć jakiegoś kapitana Blacka. Podejrzewam, że, nie wiem, kapitan jakiejś ekspedycji, która tutaj wyruszyła? Nie mam bladego pojęcia, bo szczerze nie pamiętam. Troszeczkę minęło od momentu, kiedy ostatni raz grałem w tą grę. Bo ogólnie nagrywam trochę do przodu, bo teraz mi się już skończyły ferie, zaczęła się szkoła i wiecie, po prostu wolałem mieć bufor filmów w razie, gdybym nie miał czasu, czy też by mi się nie chciało po szkole, czy cokolwiek innego, po prostu, żebym miał filmy na zapas. Ten też jest nadal nagrywany ze sporym wyprzedzeniem, ale nie aż tak dużym jak poprzednie filmy. W każdym razie, tu mamy jakiegoś silniejszego przeciwnika, ale w sumie to nie musimy z nim walczyć, wystarczy, że zaskoczymy tutaj w dół. Zaskoczyłem kurwa centralnego przeciwnika, mogłem z drugiej strony zaskoczyć, to było lepiej. No ale to nic. Poradzimy sobie z nim, myślę, bez większego problemu. I później zobaczymy, czy uda nam się tego pana kapitana odnaleźć, bo jak rozumiem, no to jest jak ktoś z Imperium. Wątpię, że to jest ktoś tutaj z Eszka. Tak naprawdę. Zobaczymy, co dokładnie dalej zrobimy. Okej. Okay. Tak być może się uda ominąć, jeżeli dobrze pójdzie. Przejdziemy sobie tędy boczkiem, się przytulimy do ściany. No nie, przejdziemy tędy boczkiem, się nie przytulimy do ściany, niestety. Obszarówka ma tu sens? Ma tu sens, jak najbardziej. Że ten jest dosyć słaby, czyli padnie praktycznie instant tutaj obszarówki. Tam też widzę, ma jakieś mocniejsze strzały z przycelowania, ten przeciwnik generalnie. Także trzeba trochę uważać, to oczywiście on nam tam nie jest w stanie nic za bardzo zrobić, ok? I zobaczmy. Mamy tutaj coś, mamy kapitana Blacka i mamy droida i mamy zbadać droida, no dobra. Zobaczmy w takim razie. Aha, to jest ten gościu z Republiki, już pamiętam, ok. Come on, come on. Warden Grawl, this is Captain Black. Do you read me? Captain? What's your status? The key's gone. The Eshkar took it, and they're imprisoned all over Belsavis. You're breaking up, Captain. Stay where you are. I'll send a rescue party. Do you read me? We're sitting on a hive of those things. Do you read me? Blast! You want a piece of me? Come and get it. Kompletnie zapomniałem o tym, że tutaj wcześniej pomogliśmy dla dwóch republikańskich żołnierzy obronić się przed Eszka i że to oni tutaj prowadzili jakąś ekspedycję. No dobra, zobaczmy, bo mamy użyć ten holoterminal, żeby złożyć chyba znowu raport. Zobaczmy. Colonel, I've dealt with the Eshka, but this isn't over. I have news you won't like.
A okej, dobra, teraz raportujemy się do naszych. If they use that key, the fiends will be everywhere. But now we know this key exists, we've got a chance at stopping them. Good work. No time to lose. Agreed. But know your enemy. That's what I say. Before we hit the Eshkar, you should know something. Intelligence cracked the records we found. Apparently this prison's thousands of years old. Built by something called Rakata. Seems our friends were busy annihilating every species they could find. These Rakata thinned the Eshkar's numbers and put the survivors in stasis. The Eshkar would attempt to return to their conquering ways. Exactly. And you're our only chance at stopping them. While you were gone, we detected a spike in Eshkar activity. Sent one of my officers to get a look. And look, second-degree burns and some cracked ribs, but it was worth it. I spotted an Eshkar lieutenant, heavily guarded, armed to the teeth. He rampaged between vaults, freeing his friends easily. That brute's our keyholder, and if we don't stop him soon, we can kiss Belsavis goodbye, along with any hope of freeing the Dread Masters. Our mission on Belsavis won't fall to a crew of rogue aliens. I'll see to it. Excellent. We can't waste any time. Commander Callum won't chance letting the Eshkar escape Belsavis. He'll bombard the site from orbit if we fail. We can still salvage this operation, but only if you assassinate that Eshkar and secure the key. No dobra, czyli klucz do tych krypt z Eshkar niestety został przez nich zdobyty, tak więc musimy iść powstrzymać ich jakiegoś porucznika, który ten klucz ma. Także idziemy to zrobić. Jak mówiłem, no ogólnie ci Dreadmasters to jest nasz cel tutaj, dlatego jak też mówiłem, no niestety nie obędzie się jeszcze bez troszeczkę tutaj biegania po Belsavis i załatwieniu tej sprawy. Użyjemy sobie Heroic Momentu, myśl. No nie! O dobra, nie użyłem, okej, jak dobrze. Dobrze, że mnie podniósł zanim to kliknąłem. Generalnie chciałem powiedzieć, że no będziemy mieli tutaj jeszcze trochę zamoroty z tym, bo jeszcze pewnie będziemy musieli samych tych sitów uwolnić, wątpię, że oni sami to zrobią bez naszego udziału. Naprawdę, naprawdę w to wątpię. No ale na razie zajmiemy się oczywiście też Eshkar i to będzie nasz główny cel, okej. Przecież ten jeden silniejszy przeciwnik musieliśmy go pokonać, żeby wrócić, bo tu się nie dało inaczej wejść, niestety. No i zobaczymy, gdzie on będzie. Miejmy nadzieję, że w miarę blisko. Tutaj też mamy to zadanie poboczne i do niego teraz pójdziemy, bo to jest gdzieś w tej lokacji, tylko w jakiejś innej jej części. W jakiejś jaskini chyba. Gdzieś na uboczu. Tak więc od tego zaczniemy, jak mówiłem. No a później pójdziemy tutaj dalej oczywiście. Rozwiązywać sprawę z Eshkar. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończę. No, na szczęście już przeciwników oczywiście nie będzie, bo to jest story arena. Ja zapomniałem kompletnie o tych ludziach z Republiki, bo generalnie zaczęliśmy odcinek, jak widzieliście tutaj, przed wejściem do story areny. Po prostu o tym kompletnie zapomniałem. Także jak mówiłem, idziemy wpierw tutaj do zadania pobocznego, bo jak mówiłem, to jest jakaś krypta slash jaskinia. No, załóż ten speeder. Dziękuję. Także jedźmy mniej więcej w tamtą stronę. Starając się ominąć wszelkie tutaj niedogodności w postaci Republiki? Chyba Republiki. Jakieś droidy w każdym razie mamy. Niestety nie bardzo mogę je ominąć, widzę. No właśnie. To znaczy, że niestety spadnę. Ojeju, no dobra. W takim razie będziemy musieli troszeczkę postrzelać. Tam jeszcze widzę idzie silniejszy jeden. To dobrze było, żeby nie zahaczyć się przeróbką i żeby on tutaj nie doszedł, kiedy my będziemy jeszcze walczyć. Generalnie to bardzo bym nie chciał mieć go za przeciwnika. Dobra, okej, okay, chodź Wektor, spadamy, bo zaraz tamten się jeszcze odpali. Jeszcze tutaj i tak sobie za bardzo nie przejadę. Tak po prostu chyba obok. Niestety. Muszę przejechać tak, no właśnie. Zostaniemy zaatakowani. Pytanie, czy zestrzeleni? Niestety tak. Możliwe, jakbym jechał bardziej do przodu, a niekoniecznie gdzieś tutaj zaczął odbijać w prawo do zadania, to być może by mnie nie zastrzelił, no ale too late na to. Niestety. I akurat też heroic moment mi się cholera skończył. Także straszna lipka, no ale cóż. Która to było to dobre? To była ta prosonda wybuchająca? Chyba tak. Ona zdaje spory damage całkiem. Także warto jej używać. Dobra, na speeder i teraz już jedziemy w kierunku naszego celu. No to wychodzi. No i zobaczymy, co tam na miejscu. Mamy
generatory jakieś zrebootować. Myślę, że do ogarnięcia spokojnie raczej na luzaku. Nie powinno być to zbytnio trudne zadanie. Oczywiście pewnie będzie tutaj trochę przeciwników, tak więc będziemy musieli troszeczkę oczywiście powalczyć. Ale widzę, że to zwierzątka tylko. Jakieś latające dziabongi. Tutaj chcą nas podjeść pewnie trochę. Także rozstrzelajmy. Okej. Ciekawe, nie rozstrzelało wszystkich, no trudno. Radzimy sobie tak czy siak, dobra. I widzę, że mamy zabić takich 10. Także myślę też to zrobimy od razu. Do misji bonusowej. Rzućmy na siebie obszarówkę. Żeby zabić też tego słabszego troszeczkę, chociaż w minimalnym stopniu. Widzę, że nawet w całkowitym stopniu go zabiliśmy, także spoko. Teraz tylko pana silniejszego dziabonga. On wygląda strasznie jak wiwerna, mam wrażenie. No cóż, dobra. Strzelamy. Teraz na prawo. I tam będą te generatory. Na to wychodzi. Animacja się nam zbugowała, także świetnie po prostu. Okej, już się odbugowała. Tylko nie mogę strzelać, ale dobra, za chwilę będę mógł. Wybaczcie za tą chwilę ciszy, ale musiałem kaszlnąć. I mam nadzieję, że nie zapomniałem tego wyciąć. Generalnie. No i cóż, chodźmy dalej. Mamy jeszcze więcej latających dziabongów przy generatorach, tak więc na pewno misję bonusową podejrzewam wykonany. Wykonamy, nie wykonany. Zdecydowanie. Rozstrzelajmy sobie i widzę, trzeba będzie fokus, bo niestety mi się kończy. Tak więc to jest niezbyt fajne. Ale na szczęście tą grupę już udało się wyeliminować, tak więc jak mówiłem, fokus. Poproszę na wyższy poziom, bo mi potrzeba do walki. Okej, dobra, wydaje mi się, że wystarczy. Chodźmy tutaj. I weźmy sobie, zrebootujmy ten generator. Wait, to było, że reboot. A my je wyłączamy. To coś mi się tu nie zgadza trochę, ale no dobra. Nie wiem, albo ktoś się jebnął w opisie questa. Albo najpierw je wszystkie wyłączymy, a później włączymy. No ma to jakby sens, bo jednak reboot, no to wyłącz, włącz, ale... No nadal trochę to takie dziwne, bym powiedział. Ale dobra, misja bonusowa też już widzę wykonana. Chodźmy, kolejny generator użyjmy. Dobra. Temu się troszeczkę lewitująco widzę zawiesiło. Też to jest czwarta lokacja, czyli widzę, że ten generator już się zdążył odnowić, tak więc możemy go użyć. Ciekawe, czy tamten się zdąży odnowić. Chyba nie. Już teraz będziemy musieli sobie podejść do kolejnego, a ten duży dziabąk niech sobie będzie, gdzieś tutaj sobie chodzi, my sobie przejdziemy tutaj. Okej. I co teraz? Use status control. I to jest zapewne w kompletnie drugim ramieniu tej całej placówki, dokładnie. Więc musimy się tam wrócić, jako że to jest czwarta lokacja, to za chwilę tutaj się zaczną respić przeciwnicy. Także trzeba się w miarę możliwości oczywiście pośpieszyć, bo nie chciałbym tutaj zbyt wiele czasu tracić jeszcze na dodatkową walkę. No ale zobaczymy. Tam też zapewne jeszcze jacyś przeciwnicy będą niestety do pokonania. Czy w ogóle coś mi pokazuje, nie wiem dlaczego na żółto, znaczy na złoto. Nadal pokazuje, też nie wiem nadal dlaczego companion, coś ship, nie? Nie wiem. Właśnie, w ogóle ja tu mam jakieś części, które mogę założyć na statek? Ja mam. Nie. Myślałem, że to, bo to wygląda trochę jak to, ale jednak nie. Nieważne, zamknijmy to i skupmy się na graniu. Widzę, że jednak przeciwników nie będzie. Mamy sobie użyć tej konsoli tutaj. Tu mamy jakichś ludzi. Nie pamiętam dokładnie motywu, o co tu chodzi, no ale zobaczmy. You're the one who released us, yes? My companions and I are in your debt. I am Prince Change. I alone protested my people's allegiance with the traitorous Republic. And now it seems the Republic has shown its true colors. I shudder to think how long I slept. No one deserves to go through that. Commander Byton, I have the Cathar here. Ah, welcome back, Prince Change. I've arranged for you and your warriors to be escorted off-world. Compliments of the Sith Empire. A rendezvous with my troops, and we'll get you to Cathar. Be careful, though. It's a dangerous trek back.
We have faced down Mandalorian battalions with nothing but our claws. The denizens of this place do not frighten us. I thank you, Commander Byton. And you, my friend, farewell. So grateful. So gullible. The Cathar are going to pitch a fit when they find out about Shane's imprisonment. A warrior like him should be treated with dignity. Quite. I can see why his followers were drawn to him so. With luck, word of Shane's abduction will sow dissent among the other alien species, turn them against the Republic. Excellent work on this one. Thanks for your help. Okej, okay, czyli tu uwolniliśmy jakiegoś katarskiego księcia, który generalnie został uwięziony przez Republikę za to, że się sprzeciwiał, żeby jego planeta wchodziła w sojusz z Republiką, no i został przez nią zamrożony, znaczy nie zamrożony, bardziej uśpiony w pojemnikach z Baktą. Tak więc dobrze, że go uwolniliśmy. To chyba jednak nie jest to, znaczy nie jest to otwarta lokacja. Chyba. To nie wiem, dlaczego tamten generator się odnowił, bo mam tutaj story arenę. Ciekawe. Nieważne. W każdym razie, stąd chyba możemy spadać. Bo to jest... Tak, bo to jest do punktu szybkiej podróży oznaczenie przejścia. No tak, tutaj też? A nie, tutaj chyba nie. Okej, okay, dobra, czyli musimy jeszcze podjechać tutaj, na to wychodzi. No dobra. Skoro tam mamy jechać, to tam oczywiście pojedziemy sobie. Starając się po drodze minąć oczywiście wszystkich przeciwników, bo tego nie chcielibyśmy z nimi walczyć generalnie. I wpierw pojedziemy, no to wychodzi tutaj, w takim rozrachunku. I zobaczymy, co tam na miejscu będzie. No tam chyba będzie ten cały gościu z tym kluczem do tych krypt, mam wrażenie. Tutaj widzę, się napierdzielają, nie wiem kto z kim, ale na pewno Eszka, ale nie wiem, czy tam są nasze jednostki, czy co. W każdym razie ominiemy sobie tą walkę, wchodzimy tutaj do Story Areny. Na szczęście jest ona malutka, ale nadal zawiera przeciwników, tak więc będziemy musieli rozstrzelać. Na szczęście na ten silniejszy sobie odszedł. Tak więc będziemy mogli tylko tych słabszych rozstrzelać w miarę szybko. A tamtym się zajmiemy później. Dobra. No myślę, że heroic moment tutaj jest odpowiednim zagraniem, wydaje mi się. Tylko dajmy mu chwilę, niech podejdzie do nas, zanim ja tutaj użyję jakiegokolwiek silniejszego ataku, przede wszystkim piorunów, ale wydaje mi się, że mogę, bezproblemowo. Okej. Okay. I jeszcze tego ataku. Też tę bombkę posilimy, żeby tutaj mu zrobiła kilku ogłusz, mogę być może. Czemu nie? I jeszcze najdzik. Jeżeli tu będziemy mieli jeszcze jednego silniejszego przeciwnika, tego, który ma ten klucz, to myślę, że heroic moment zdąży nam się tutaj skuldownować te umiejętności z niego. Bo jeszcze mamy trochę grupek tutaj do rozstrzelania. Okej. Okay. Dobra. Jest to tylko ten jeden tutaj. Wyjdźmy z miejsca, w którym on nas atakował, więc nie zdążyłem chyba. Bo mnie nadal podpaliło niestety. Ale to nic. Poradzimy sobie tak czy siak. Okej. Okay. No i zastanawiam już tylko ich ten generał, któremu widzę tutaj biją ostro pokłony. Czy on jest jakby striggerowany z nimi w grupę? Nie. Okej, okay, to zajebiście. Wpierw sobie ich rozstrzelamy, dopiero później Diabonga, którego chcemy rozstrzelać. Proszę mi dać się ruszać. Halo, co jest? Kurwa ma, co oni mi zrobili? Ktoś mnie kuźwa zauroczyli, czy coś w tym stylu. No i mamy pana ich keepera. Rzućmy sobie w niego naszymi tutaj silniejszymi atakami. O, dobrze, bardzo dobrze, Vector, zrobiłeś, że go ogłuszyłeś. Użyjmy sobie tego. Użyjmy sobie też tego, żeby go zneutralizować, mu jakiś tam atak mocniejszy. Czasami warto jest ogłuszać przeciwników, kiedy oni robią coś takiego. No i za chwilę go się pokonamy, zdobędziemy klucz, czyli jeśli chodzi o motyw z Eszka, to raczej już go będziemy kończyć. Tylko jak mówiłem, no pozostaje jeszcze sprawa wydobycia samych sitów i to powinno być nasze kolejne zadanie, znając życie. Ale zobaczymy, bo być może gra mnie w tym wypadku pozytywnie zaskoczy. To jak mówiłem, musimy zabrać klucz. No i dobra, mamy wrócić do pułkownika. Na to wychodzi. Jest to tutaj, tak więc myślę, że bez zbędnego gadania szybka podróż. Bo sam i tak będziemy brać ten teleport jakiś, który pozwala nam się dosłownie instant przemieszczać pomiędzy lokacjami. Nie tak jak normalnie na speederach, tylko po prostu przenosimy się i jesteśmy. W każdym razie oczywiście chwila wczytywania, okej. Okay. No i chodźmy, pogadajmy z nim, oddajmy mu to zadanie i zobaczymy co dalej. Ieshka's prison break is over. Here's their key.
We must report this at once. Commander Cullen, the situation's under control. Thank you for the update, Colonel. I will call off the bombardment. First, Ellis Ruger, then the rioting aliens, now the Eshkar. Intelligence has many operatives embedded on Belsavis. You outperformed them all. The Emperor is most appreciative. Are we finished, then? But there's still the surviving Eshkar to deal with. Thousands remain caged here. Your recommendation, Colonel? The key's ours. Why not keep the Eshkar riled up? Then someday, we unleash them on our enemies. I appreciate their potential, but your inability to control them makes your opinion worthless. You, on the other hand, have triumphed over these aliens. Are they too dangerous to control? Or does their brutal efficiency outweigh the risks? Free those monsters, and you'll unleash a terror on the galaxy, something you'll never control. Colonel, deliver the key to me for incineration. Then catalog the remaining Eshkar vaults. Containment is our top priority. As you wish, Commander. As for you, the Emperor still requires your services. The Dreadmasters must be freed. The Republic has moved the Sith Lords. They're in Belsavis' deepest depths, with the prison's most twisted monstrosities. Our operations groups pursued, then fell silent. Seek them out, contact me, and together we will coordinate the Dreadmasters' escape. No, jak mówiłem, nie obędzie się oczywiście bez naszego udziału w tym wyzwalaniu tych Sithów. Gdzie dokładnie mamy się udać? Nie wiem, ale na pewno mamy się tam udać tą szybką podróżą. Tak więc chodźmy sobie tutaj od razu. Stanąć gdzieś się przedostaniemy do jeszcze głębszego więzienia, gdzie się będą znajdować właśnie ci Sithowie. No i postaramy się ich, być może nawet jeszcze w tym odcinku, wątpię, że zdążymy w 8 minut, ale być może. W każdym razie postaramy się ich jak najszybciej uwolnić, żeby już jak najszybciej kończyć nasz wątek tutaj na Belsavis. W każdym razie, mapa, lecimy tutaj. Na to wychodzi. Okej. Tutaj niestety nie mogę chyba speedera, tak więc musimy wyjść z tej lokacji. I mamy znaleźć grupę operacji 2. Tak się nazywa ta grupa. I zobaczmy, daleko to jest? Na szczęście nie. Czyli jakoś tędy musimy sobie przejechać kawałeczek. Imperial Remote Post, okej, czyli chyba to nie będzie już takie proste. Tylko podjechanie, załatwienie czegoś i pojechanie stąd, na to wychodzi. Trzeba minąć droidy jakieś tutaj, które są jako strażnicy, czy coś w tym stylu. W ogóle mam wrażenie, że trochę zmienili to, jak się da jeździć po kamieniach w tej grze, bo już teraz nie da się po jakichś hardkorowych zboczach za bardzo jechać, co jest trochę słabe, no ale cóż. I tu chyba będziemy mieli jednak właśnie jakąś taką bardziej ustanowioną bazę naszą, czyli być może nawet jakieś zadanie poboczne. Na pewno mam ten punkt szybkiej podróży z tego co widziałem. Chociaż nie, dobra, zadania pobocznego nie ma, no ale nadal mam tutaj troszeczkę więcej naszych jednostek. Tak więc podejrzewam, że będziemy mieli tutaj trochę do roboty, ale zobaczymy, bo wpierw musimy zbadać ciało. Commander Callum speaking. I'm impressed, Agent. You've discovered Operation Group 2's base. What is their status? Dead, every last one. All that's left is this data pad. The records are encrypted. Standard Black Ops protocol. Upload the data and I'll decode it. Let me see. Confidential report, mission to rescue the Dread Masters. Ah, here we are. According to this log, Operations Group 1 set out to free the Sith. Group 2 stayed behind to secure their escape. Then they were attacked. Military operations are precise, organized. This fight was personal. Only the Eshkar could cause this much destruction. The Eshkar. You're right, of course. You may have stopped their escape before, but many still roam free. And they're growing stronger. I'm declaring a planet-wide emergency. Please, Agent, use any means necessary to secure the Dreadmaster's safety. The Dreadmasters will soon be in Imperial custody. Excellent. Do this, and our operations on Belsavis will finally succeed.
According to the intel you recovered, Operations Group 1 left for Vault 914. That's where the Republic jailed the Dreadmasters. Locate them at once, and if you encounter Eshkar, show them no mercy. No dobra. Czyli w takim razie mamy iść odszukać grupę, która tutaj uwolniła tych Sithów. Niestety grupa druga, która miała zabezpieczyć ucieczkę, została zaatakowana przez Eshka. Tak więc musimy się odnaleźć grupę pierwszą i oczywiście pomóc Sithom się stamtąd wydostać. Przytom nie chciałem za bardzo skakać do tego Kaluma, bo nie widziałem w tym sensu. W każdym razie, tutaj za chwilę mamy gdzieś jakąś jaskinię czy coś w tym stylu. A w środku zobaczymy, co na nas czeka. Zapewne trochę Eshka, mam wrażenie. No ale zobaczymy. I co ciekawe, nie jest to stara arena, tylko otwarta lokacja. To być może nawet szybko przejedziemy, bo tutaj ktoś się kręcił przede mną. Czyli mam wrażenie, że może być ta lokacja już dosyć mocno oczyszczona, tak jak mówiłem. A nie, no dużo nam nie oczyścił, ale zawsze we dwójkę pójdziemy, to będzie raźniej. Co ciekawe, to jest chyba Jedi. Bo ma Kirę jako towarzyszkę. W każdym razie, teraz my sobie trochę powalczymy na jego tutaj, na jego korzyść i mu troszeczkę oczyścimy drogę. Podczas kiedy on tutaj będzie walczył, a widzę, nam nawet pomoże, co ciekawe. Czy nie, to Wektor, okej, to Wektor tak skoczył. Myślałem, że to nasz kolega. Tylko nie wiem, dlaczego nie zaatakowała go ta grupa. Pewnie miała przed obok. Ale ja sobie powalczę, żeby zrobić misję bonusową generalnie. Tylko tutaj mamy dwóch silnych, trochę mi nie pasuje, no ale to nic. Poradzimy sobie. Myślę, bez większego problemu. Mógłbym użyć Heroic Momentu, ale nie wiem, czy ma to większy sens aktualnie. Tak czy siak sobie poradzimy. To mi cover uciekł, ale to nic. Rzućmy sobie Nade'a. Okej, i rzućmy sobie tutaj trójeczkę. I okej, dobra. Na razie tylko trójkę pokonaliśmy niestety. Tych łatwiejszych przeciwników to nam na pewno nasz pan kolega Jedi zabiera. No jak mówiłem, niestety on też tutaj zabierze tych. A to czemu mu nie pomóc? Ja nie wiem, czy ja wtedy na nich dostanę. No na pewno z tego dostanę generalnie. Bo się zrobił na czerwono dla mnie. A nie, dobra, czyli widzę, nie ma sensu atakować. Bo nie naliczę mi tego do misji bonusowej. Także przez to niestety tej misji nie zrobię. Szkoda. No ale dobra, mamy użyć tej konsoli bezpieczeństwa, tak więc już walić tą misję bonusową. O, to ciekawe! Proszę, Eshka używający mocy. Urwod Jilken Zeniet. Dzik Inter, Mebeg Drest Pasjat Dan Ilbi, for Kost in Pain. Mafork naho ratjest bi elmu, inti sor ma hefne. Aha, okej, okay, czyli zamknęli Sithów w czymś i chcą z nich jakąś energię wyssać, czy coś w tym stylu. No dobra, a co mamy zrobić? Co ciekawe, nie tutaj to jest. Mamy zadanie confront kogoś tam, ale... Ale go generalnie tutaj nie ma. No dobra, czyli to musi być w innej lokacji, no to wychodzi. Tak więc spadamy stąd, no to wychodzi. No nie wiem, jakoś tak dziwnie. Myślałem, że to coś jeszcze ewentualnie tutaj będzie, ale nie. Ciekawe, w ogóle nie w tej lokacji. To wiecie co, myślę, że użyję sobie szybkiej podróży tutaj. Do tego outpostu. Zawsze to będzie dyczko szybciej. Chociaż tak, w tym odcinku raczej nic więcej nie zdążymy zrobić. Tylko dojdziemy sobie do miejsca, do którego mamy dojść aktualnie. Tylko, że no, wpierw musimy dojechać jeszcze do tego miejsca, gdzie sobie używamy tej szybkiej podróży natychmiastowej. Mam nadzieję, że jak tu zeskoczę, to nic mi się złego mocno nie stanie. No, prawie mi się coś złego stało, bo prawie zginąłem, ale nie ma tego złego. Jeżeli nie zginąłem tak kompletnie, no to zaraz mi się to życie oczywiście zregeneruje. Tak więc jak mówiłem, myślę, że sobie tylko podjedziemy tam na miejsce, zobaczymy jak daleko będziemy musieli tam jeszcze iść, czyli tutaj chodźmy sobie. Okej, okay, mamy, widzę, tutaj na razie naszą placówkę, czyli tutaj jest oczywiście bezpiecznie, nie ma tutaj większego z tym problemu. Możemy sobie aktywować punkt szybkiej podróży, z tego co widzę. On się domyślnie nie aktywuje, tak. No dobra, i zobaczmy, daleko musimy dojść.
dosyć. No bo to jest tutaj, ale to... Mogę stąd wyjść w drugą stronę? Chyba nie. Czyżby to nie była ta lokacja? Ciekawe. Czy tu w okolicy coś jeszcze mam? Bo mam wrażenie, że mi gra źle pokazała, gdzie się mam udać. Zobaczmy jeszcze raz. Ale nie, bo nic tutaj obok nie mamy. Fakt, chyba musimy stąd przejechać. Czyli chyba musimy się cofnąć tutaj niestety. Mam wrażenie. Bo chyba musimy przejechać tutaj ścieżką. Czyli też niepotrzebnie zaskakiwałem, mam wrażenie. Zaraz jeszcze dokładnie spojrzę na mapę, jak tylko wyjdę z tej lokacji tutaj, mniejszej. Tak, musimy pojechać tędy i podejrzewam tędy i tu będzie jakaś większa lokacja. No dobra, w każdym razie zrobimy to na początku odcinka kolejnego, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.